Ciekawe rzeczy się dzieją. Afera z aplikacją Corona Warn App. Corona Warn App, niemiecka aplikacja służąca do śledzenia, do trackingowania kontaktów ludzi ze względów covidowych, chyba upadnie, bo to, co wywinęli, niesamowicie. Otóż w Niemczech działają dwie aplikacje, w zasadzie trzy aplikacje do celów covidowych. Corona Warn App, aplikacja do śledzenia, traktowania kontaktów, można w niej także zapisać swój certyfikat. Druga, CovPass, to jest aplikacja, która służy do przechowywania tylko i wyłącznie swojego certyfikatu. To jest maleńka aplikacja, nie zajmuje dużo miejsca w telefonie, ona jest tylko lokalna, zapisuje lokalnie wasz certyfikat, ponieważ nie ma centralnej bazy, a certyfikat dostajecie w aptece wygenerowany z bazy landowej, no to musicie tak coś zapisać sobie w telefonie, no to do tego służy właśnie CovPass. Jest jeszcze CovPass Check. CovPass Check jest aplikacją, która służy do czegoś innego. CovPass Check służy do sprawdzania certyfikatów. To jest aplikacja do weryfikacji, to jest taki jakby weryfikator do certyfikatów. Też inne kraje mają swoje. W Niemczech mamy CovPass Check do tego. No ale jeszcze oprócz tego, z tego co pamiętam, jest jeszcze aplikacja Luca, która umożliwia bezpieczne zapisanie swojego certyfikatu w sposób taki, że nim tą aplikacją możecie się także zaczekować w różnych punktach, czyli w różnych punktach stanujecie kod i czekujecie, że w tym miejscu byliście, i po określonym czasie ta aplikacja kasuje z pamięci, że się zaczekowaliście w określonych miejscach, czyli nie można was sprawdzić, nie wiem, na miesiąc do tyłu, gdzie wy byliście, to powiedzmy na te 10 dni czy 14, na te kilka dni do tyłu. To aplikacja Luca do tego służy. Czyli jeżeli byście chcieli być tylko mieć certyfikat swój, to wystarczy wam CovPass. Jeżeli pracujecie w jakiejś instytucji i macie telefon służbowy, który macie weryfikować, czy ktoś ma certyfikat, czy ten certyfikat jest właściwy, legalny i tak dalej, prawidłowy, to wtedy macie CovPass Check. Jeżeli chcecie zwiększyć swoje bezpieczeństwo i czekować, że gdzieś byliście, ale niekoniecznie, żeby to było na budwie długo dostępne, tylko na ten czas niezbędny do celów covidowych, to macie aplikację Luca. No i ostatnia właśnie Corona Warn App. Corona Warn App jest problemowy, bym tak powiedział delikatnie. Corona Warn App jest problemowy, ponieważ wyszła afera. Ta aplikacja miała śledzić wasze kontakty, ale niestety zapisywała to w chmurze i nie kasowała po pewnym czasie. Robi to Luca, Luca kasuje, ale Corona Warn to nie zrobił. I Corona Warn App trzymał wasze dane, gdzie wy przebywaliście, w jakich rejonach, z GPS-u, i to zostało udostępnione to niestety organizacji BKA, Bundeskriminalamt, czyli Federalnej Policji Kryminalnej, ponieważ w Niemczech TRIPOL, czyli Kriminalpolizei, dzielimy na BKA i LKA. LKA to jest Landeskriminalamt, czyli Policja Kryminalna Landowa, oddzielna w każdym landzie, a BKA to jest Bundeskriminalamt, jedna centralna Policja Kryminalna. I została to udzielona informacja o przebywaniu pewnych osób w BKA. Pewne osoby zostały zatrzymane właśnie na podstawie danych z tej aplikacji. Problem jest taki, że ta osoba, która była szukana, niekoniecznie musiała tą aplikację nawet posiadać zainstalowaną, ponieważ ta aplikacja zbiera dane nie tylko osoby, która ją zainstalowała, o jej lokalizacji, ale także zbiera przez Bluetooth dane o adresach MAC innych osób, innych urządzeń. Czyli wyjdziecie i ona oprócz waszego położenia podaje położenia urządzeń z Bluetoothem, które są w jej zasięgu, i to też monitoruje na mapie, i w tym momencie można niestety, ale bardzo łatwo sprawdzić, że ktoś taki łoś, super ktoś przebywa na przykład regularnie w danym regionie, bo nie wiem, odwozić dziecko do szkoły. No i tutaj się zaczęły się kłopoty, ponieważ ludzie się oburzyli. Tu nie chodzi o osoby poszukiwane, bo to nie, naprawdę nie o to chodzi. Tu chodzi o to, że w Niemczech jest bardzo duże poszanowanie dla prywatności osób. Poszanowanie, co nie zmienia faktu, że jest bardzo dużo youtuberów i ludzie nagrywanie i udostępnianie zdjęć jest całkowicie normalne, ale chodzi o to, że ludzie się poburzyli, że aplikacja, która miała być dobra dla celów covidowych, wywinęła taki numer, bo oni się poczuli się zniesmaczeni, że po prostu było monitorowanie i śledzenie wszystkich urządzeń w taki sposób, że właśnie nie przez metody operacyjne, tak jak to się normalnie robi, nie w sposób operacyjny, w sposób taki na lewo, tak, że tym, co miało być dobre, to zrobiono ludziom krzywdę. No i przez to ludzie się zniechęcają do tej aplikacji. Właśnie widać, że aplikacja CovPass, gdzie tam można pisać certyfikat, jest bardzo popularna. Aplikacja CovPass Check, gdzie można ten certyfikat sobie sprawdzać, to właśnie w punktach usługowych też jest bardzo popularna. Aplikacja Luca już jest mniej popularna, ponieważ ludzie nie bardzo chcą czekować swoje położenie, bo to się czują troszeczkę niekontent z tym, że mają czekować swoje położenie, a aplikacja Corona Warn App to już w ogóle straciła w tym momencie uznanie ludzi. Jak można to robić? No, chcieli mieć poważanie wśród ludzi, żeby ludzie traktowali swoje kontakty, uważali podczas COVID-u, to doprowadzili do tego, że ludzie zaczęli ich traktować jako wrogów. No, doprowadzono do naprawdę bardzo niebezpiecznej sytuacji. Tak naprawdę nie wolno. Pytanie moje brzmi, co będzie dalej? Co będzie dalej? W jaki sposób oni chcą tą sytuację wyprostować? Nie widzę tego. Nie widzę tego. Po prostu ludzie się bardzo zawiedli na tej apce. Traktowanie kontaktów od samego początku było mega kontrowersyjne. Wielu ludzi tego nie chciało robić. A teraz, po takiej sytuacji, no nie, naprawdę da się bardzo nieelegancko.